Cieszymy się bardzo z tego medalu. Zależało nam na tym, żeby po wczorajszym meczu go zdobyć. Była duża szansa na finał, ale bardzo szybko się pozbieraliśmy i dzisiaj pokazaliśmy kawał charakteru. Cieszymy się bardzo. Ten medal dedykujemy wszystkim kibicom w Polsce. Reaktywowane klubowe Mistrzostwa Świata z roku na rok miały coraz wyższy poziom. Na pewno tegoroczne, te, w których teraz braliśmy udział, stały na takim dwukrotne, a potyczka z Kazaniem to przecież przeciwnik, z którym walczyliśmy w ubiegłorocznym Final Four. Dwie wygrane, wspaniała postawa w całym turnieju. Niewiele zabrakło wczoraj, ale to już jest historia. Ten medal naprawdę bardzo, bardzo nam smakuje. Wszystkie mecze, które z nimi wygrywamy, to są mecze wyjazdowe, że tak powiem. W Łodzi jeszcze nam się nie udało wygrać, ale przyjdzie czas i przyjdzie czas na to, że i w Łodzi wygramy z nimi. No tak, to są właśnie takie emocje, cały ten turniej, tak jak wczorajszy mecz z bardzo mocną drużyną brazylijską, te potyczki z Kazaniem stoją na bardzo wysokim poziomie. Jest taka sinusoida tych emocji, bo sety wysoko przegrane, później wygrane, no i te tiebreaki zawsze wielka loteria i niewiadoma. Tym większy szacunek dla zespołu, dla chłopaków za całą postawę w tym turnieju. Ten brąz naprawdę smakuje nam jak złoto. Mieliśmy bardzo mało czasu, żeby wypocząć. Bardzo ciężki mecz wczoraj. Dlatego myślę, że jest to wielka sprawa i do tego dwa razy Kazem udało się ograć.